wielu ciekawych mężczyzn już gościłyśmy, ale prezydenta jeszcze nie. Były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksander Kwaśniewski. Witam w Trójkącie. Ja witam bardzo serdecznie. Panie prezydencie, był pan kiedyś w takiej sytuacji? Trójkąt? Poza Trójkątem Weimarskim oczywiście. W Trójkącie Weimarskim byłem wielokrotnie. To łatwo odpowiedź akurat. Nie, w innych trójkątach nie. To trudne pytanie mamy już ze sobą. Tak jest, to przejdźmy do tych łatwiejszych. Jakie to uczucie być spełnionym człowiekiem? Wspaniałe. To jest uczucie, myślę, najbardziej budujące, ponieważ człowiek miał jakieś marzenia, udało się nie wszystkie, ale w większości spełnić. Miał jakieś zadania, zostały wykonane, chodzi po ulicach, ludzie się uśmiechają. Także myślę, to jest jedno z piękniejszych uczuć, jakie można sobie wyobrazić. A czy panu tak w życiu kiedyś coś naprawdę nie wyszło? No może poza jakimś powrotem do polityki, wchodzeniem po raz drugi do tej samej rzeki? To już człowiek by z takiego życia, w którym wszystko się udaje, to musiałby zwariować albo... Udana kariera, udana rodzina, ale na przykład udane dzieciństwo. Chciałem być... Tak, no i to jest wielkie, wielkie szczęście. Uważam w ogóle, że to, co możemy naszym dzieciom zapewnić, to jest właśnie to, żeby to było udane dzieciństwo, bo to jest taki mocny punkt startu. Znaczy, ten młody człowiek wchodzi w życie bez jakichś takich domowych traum, niepokiereszowany, niezakompleksiony. Co wcale nie jest takie częste w dzisiejszym społeczeństwie. No, w sensie to coraz rzadsze, obawiam się. Jakże szczęśliwe dzieciństwo to jest wartość, którą trzeba niezwykle cenić. I to w mniejszym stopniu zależy od dziecka, to w największym stopniu zależy od rodziców. I teraz mówię z pozycji trochę rodzica, warto się o to troszczyć, warto zadbać o to. Ja nie byłem idealnym rodzicem, bo córce niewątpliwie za mało czasu poświęcałem, ale i tak dzięki mamie, czyli żonie, udało się wychować naszą córkę na bardzo fajną, najpierw dziewczynę, a dzisiaj kobietę i żonę. Natomiast gdy mówię o tym niespełnieniach, to nie jest tak, że wszystko się udało. Chciałem być architektem, nie zostałem. Chciałem być sportowcem, biegałem krótkie biegi, sprinty. Też niewiele z tego wyszło. Było już później w sprawach politycznych kilka spraw, które też chciałoby się, żeby wypadły lepiej niż wypadły. No ale jeżeli robi się bilans, to nie ulega wątpliwości, że mam poczucie spełnienia, mam poczucie takiej satysfakcji, takiej wewnętrznej siły i także tej siły płynącej od ludzi, bo powiem wam, że jak szczególnie tu w Polsce, no, chodzę po ulicach i widzę uśmiechnięte twarze, widzę osoby, które chętnie chcą się przywitać, pogadać i też poznaję tych, którzy ze mną się nie zgadzają, czy którzy nigdy na mnie nie głosowali, czy nigdy by nie zagłosowali. To jest taka bardziej kamienna, taka zacięta twarz, przechodzą obok, ale nie ma agresji. To po tylu latach... Duży sukces. Duży sukces. Czy ma pan takie poczucie, że po prostu po latach gdzieś tam ludzie łagodnieją i odpuszczają pewne rzeczy? Czy czego to jest właściwie kwestia, że jest taka jakaś taka serdeczność w narodzie po latach? Wie pani, ja myślę, że oczywiście czas łagodzi, no to nie ma żadnej wątpliwości. Te emocje, które wydawały się, to nie dotyczy tylko polityki, to dotyczy także naszego życia osobistego. Jakieś spory, które prowadziliśmy, kłótnie, które miały miejsce po latach. Pamiętasz, pytasz żonę czy męża, o coś byśmy się kłócili? Zazwyczaj nikt już nie pamięta. Pamięta, że kłótnia była, że to była bardzo dramatyczna, ostra, co chodziło, już nikt nie pamięta. Więc oczywiście czas leczy rany i łagodzi te nastroje, natomiast no, musi być treść, to znaczy gdybym popełnił w tej swojej politycznej działalności dużo błędów, gdybym skrzywdził wiele osób, gdybym był niedostępny, gdyby ludzie mieli to przekonanie, że jest jakaś ściana między mną, prezydentem, a nimi, to pewno tak sympatycznie by nie było, ale ponieważ ja z natury jestem człowiekiem bardzo otwartym, bardzo takim kontaktowym, a po drugie starałem się, żeby właśnie ta prezydentura była blisko ludzi, żeby ona była taka... Czyli kompromis i dialog. Kompromis, dialog, taki wzajemny szacunek i to, co nawet jedna z moich książek takich na wybory zrobionych taki miała tytuł, ja po prostu lubię ludzi i coś w tym jest, no, ja po prostu lubię ludzi, no, cieszę się z kontaktu, cieszę się z rozmowy, cieszę się nawet jak się pospieramy, natomiast nie lubię, kiedy ktoś właśnie dialogu nie dopuszcza, czy jest bardzo brutalny w tym dialogu, odrzuca tak od razu inne racje, czy w ogóle inną osobę, nie, tego nie lubię, więc... No, cieszył się pan ogromnym i zaufaniem społecznym i sympatią i kończył drugą kadencję też z wielkim poparciem, więc to jest na pewno też rezultat tego wszystkiego. Wie pani, no jest taki mierzalny
argument. Mianowicie ja jestem do tej pory, bo nas jest dwóch prezydentów, którzy dwie kadencje byli. Ja i dzisiaj Andrzej Duda. Ale jestem ciągle jedynym prezydentem, który wygrał drugie wybory, reelekcję w pierwszej turze. Miałem świetnych supporterów, że tak powiem, świetnych wolontariuszy. Nie będę teraz nazwisk wymieniał, ale jestem im wdzięczny. To mogę się przyznać, w sumie nie jesteśmy programem politycznym, że tak, tak bardzo chciałam się zajmować kiedyś polityką, że aż trafiłam do tego, sztabu. Także słuchajcie, znacie tajemnicę mojego sukcesu w roku 2000. Tak, Agnieszka. Tak. Ale ja prawdę mówiąc to chciałam... AWS po prostu. Dzisiaj AWS, wtedy nie. Wtedy to było przeciwko AWS-owi w jakimś sensie i Marianowi Krzeklewskiemu, ale ja chciałam tak naprawdę wtedy sprawdzić, jak wygląda polityka z drugiej strony. Co jako wolontariuszce nie do końca mi się udało, wiadomo, ale jak wiele w polityce jest no, takiej polityki, którą znamy z serialu House of Cards i takiego zakulisowych rozdań? Jak wiele brudu? House of Cards jest świetnym filmem, sam oglądałem, choć oczywiście jest momentami dla osoby, która zna politykę, zna te realia, nie do przyjęcia. Political fiction jest taka w dużej mierze. I za dużo trupów, i za dużo, ja pamiętam do dzisiaj, w szczegółach filmu nie pamiętam, ale jest taka sytuacja, gdzie ona, czyli żona prezydenta, spotyka się z ambasadorem rosyjskim w toalecie w Narodach Zjednoczonych i kabina w kabinę rozmawiają ze sobą. No nie, no, to się nie zdarza. No, kobiety idą w jedną stronę, mężczyźni w drugą stronę. Nie, i to są takie już, ja rozumiem, chociaż zdarza się mężczyznom spotkać pod toaletą, fotografować przy okazji. Tak, ale słuchajcie, prawdziwa sensacja to było nasze pojednanie, ale to byłaby jeszcze większa sensacja, gdybyśmy to pojednanie zrobili w damskiej toalecie, ale to było w męskiej. Chodzi o pojednanie z Lechem Wałęsą oczywiście. Tak, chodzi o pojednanie z Lechem Wałęsą w Watykanie przy okazji pożegnania Jana Pawła II, to był jego pogrzeb i cała historia, którą możecie przeczytać w książce, która się wkrótce ukaże, jak doszło do tego przypadkowego, a jednak ważnego spotkania. Wracam do House of Cards. Otóż tam jest mnóstwo fikcji na potrzeby filmu. Polityka aż tak brudna nie jest. Polityka nie jest aż tak brutalna. Choć oczywiście zdarzają się momenty trudne i brutalne w efekcie, często niezamierzone. No i czasami ta brutalność też wynika z postaw ludzi. Ja myślę zresztą, że polityka w tym sensie jest bardziej brutalna niż ta, którą ja pamiętam z okresu moich kampanii wyborczych, dlatego że no, ogromnie istotną rolę odgrywają dzisiaj social media. A to jest właściwie dostęp 24 godziny do tego wszystkiego, co się dzieje, z możliwością i manipulowania, i różnych komentarzy i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś to jednak było łatwiejsze do opanowania. Kiedyś, jeżeli było wystąpienie i ten kandydat czy prezydent schodził z trybuny, wchodził w kulisy, no to było wiadomo, że już tam nie jest filmowany i może poczuć się bardziej prywatnie. Dzisiaj nie. Dzisiaj nie wiesz, kto cię filmuje, z którego telefonu i co z tego wyniknie i tak dalej, i tak dalej. Czyli możliwość też nadużyć różnych gestów, różnych potknięć. Biden jest dobrym przykładem. No, nie jeden prezydent potknął się na schodach, wchodząc do samolotu czy schodząc do samolotu. Natomiast to w przypadku Bidena gdzieś sfilmowane przez przypadkowego obserwatora jest eksploatowane, żeby na przykład pokazać, że to już jest stary człowiek i, nie da sobie rady. I nie może, i nie da sobie rady. Więc w tym sensie... jest brutalnie niż było, ale ciągle to nie jest poziom House of Cards. To całe szczęście. Jest to budujące. Ale w tej książce, bo o tej książce mówimy, tak. Ona będzie miała wkrótce swoją premierę. W zasadzie ma przedpremierowo, przedsprzedaż już trwa. Też mówi pan prezydent o tym, że media społecznościowe zniszczyły autorytety. No tak. Znaczy w ogóle media społecznościowe to jest jeden z największych, jak to się teraz mówi, game changerów ostatnich, no co najmniej dwóch dekad. Jak mówiąc umownie, XXI wieku. Dlatego, że... dostęp jest powszechny i możliwość przekazywania informacji też. I te media, social media spowodowały, że w gruncie rzeczy opinia wybitnego profesora, który skończył, nie wiem, 5 fakultetów, napisał 50 książek i dostał Nobla, jest mniej więcej równowarta z osobą, która nie ma o tym zielonego pojęcia, ale jest popularna, ma tą dużą ilość kliknięć i może powiedzieć, że ten profesor po prostu mówi zupełnie rzeczy niestworzone. I często ma większe zasięgi od tego profesora. I to jest wielki problem, ale przed nami jest jeszcze większy problem, o tym akurat w książce chyba jeszcze nie ma. To jest ta artificial intelligence. A, to tak. Dlatego, problem że... czy nadzieja?
No, to może być nadzieja. Słuchajcie, wszystkie doświadczenia cywilizacji od początku pokazują, że wszystko może być użyte dobrze lub źle. Nóż pomagał ludziom w tym, żeby kroić chleb, kroić mięso, ale nóż pomagał również, czy pozwalał na zabijanie ludzi. To samo jest, przepraszam za taką metaforę, ale to samo dotyczy artificial intelligence. Ona może być wykorzystana niezwykle korzystnie, ona może ułatwić nam życie, ona może zmniejszyć biurokrację, ona może spowodować, że wiele procedur jest dużo łatwiejszych i tak dalej, że łatwiej uzyskujemy informacje. No. Dziesiątki rzeczy, ale ona może być też kolosalnym polem do nadużyć. Zaczyna się od tego, że ta słynna aplikacja, ten czat, który pozwala... GPT pozwala na przykład tworzyć teksty, które... No to on na wszystkie niszczy koncepcję sprawdzenia wiedzy u uczniów poprzez utracowanie, szczególnie zadawane do domu. Może też niszczyć kreatywność, prawda? Może też niszczyć kreatywność, absolutnie. Może bardzo trafna uwaga, może niszczyć kreatywność. To może być problem w przyszłości dla wszystkich, którzy będą chcieli oceniać książki literackie, bo nie będzie wiadomo, na ile tu jest autora, na ile jest sztucznej inteligencji i tak dalej. Więc to może być tak użyte. Ta sztuczna inteligencja może być również użyta do manipulowania, może być użyta do przekazywania fałszywych informacji. No, na dziesiątki sposobów, ale to jest ten kolejny z progów, które przekraczamy. Powiem wam taką historię. Pierwszy raz o tej artificial intelligence tak na poważnie rozmawiałem, będąc w Silicon Valley z grupą kolegów, polityków. Ja byłem z nich w sumie najmłodszy, ale to było też już ładnych parę lat temu. I myśmy słuchali tych twórców, głównie byli Hindusi zresztą. I oni mówili z wypiekami na twarzy, z takim entuzjazmem, z takim przekonaniem, że dokonuje się rewolucja właśnie dzięki nim. No, my się tego słuchali z coraz większym przerażeniem. No i skończyliśmy to, poszliśmy na jakiś lunch. Taka cisza w naszym gronie zapadła. Ja mówię, słuchajcie, tak naprawdę to ja mam takie po tym wszystkim mieszane uczucia. Dlatego, że jeżeli to ma się tak rozwijać w ten sposób i to może doprowadzić do takich skutków, oni nam mówili o tych skutkach, to może nawet i dobrze, że my już jesteśmy w takim wieku, że prawdopodobnie większości skutków nie zobaczymy, że już nie dożyjemy tego. Ale te mieszane uczucia są związane z tym, że z drugiej strony ciekawość jest. Chciałoby się jednak widzieć, jak to będzie działało. Zawsze powtarzam, chciałbym dożyć takich czasów rewolucji jakiejś, takiej kompletnie innego świata. No, ale to dożywacie. Moim zdaniem, słuchajcie, to, co szykuje się z tą artificial intelligence, to będzie rodzaj rewolucji. To będzie na rynku pracy, właśnie w tym obrocie dóbr intelektualnych. Wiele zawodów zniknie oczywiście. Niestety politycy przetrwają. Politycy przetrwają, dlatego że politycy... To nie jest tak do końca zawód. To jest trochę jakby... To jest obraz życia społecznego. To jest taki wytwór na końcu tej drogi, jak ludzie żyją, jakimi emocjami, jak te emocje mają być organizowane, regulowane. Także politycy przeżyją. Ktoś zabawnie powiedział, że artificial intelligence to będzie kłopot dla na przykład pracowników banków, dla prawników, dla dziennikarzy. Natomiast spokojnie przeżyją to fryzjerzy, dlatego że no jednak znaleźć jakąś koncepcję, żeby robot czy za pomocą sztucznej inteligencji w zależności czesał, to będzie trudno, bo jednak mamy różne głowy i różne potrzeby. To tak, żeby was pocieszyć. Znaczy nie, no my też pewnie znikniemy, nasz zawód zniknie. A dobra, damy radę. Słuchajcie, powiedziałaś bardzo istotną rzecz, że czemu nie wolno się poddać? Znaczy, że te wszystkie nowe możliwości, których jest coraz więcej, one nie mogą zabić kreatywności, tak, i one nie mogą zabić samodzielnego myślenia. To znaczy, mamy już przykład prosty. Mamy tą nawigację w samochodzie. I oczywiście ta nawigacja to jest dobra droga do tego, żeby w ogóle już nie myśleć o tym, tylko jechać jak to każą, tu 50 metrów w lewo, 30 w prawo i tak dalej. Ale jeżeli właśnie poddamy się temu i nagle przejedziemy jakieś miasto z pomocą tej nawigacji i nie będziemy w stanie stwierdzić choćby, jak to miasto wygląda, czy ulice były dobre, czy złe, ładne, czy brzydkie, czy miasto jest zielone, czy wręcz przeciwnie, no to znaczy, że już jesteśmy niewolnikami. To znaczy, że straciliśmy to, co musi być utrzymane, czyli jakaś samodzielność myślenia, samodzielność spojrzenia, kreatywność. Także nie poddawajcie się. Panie prezydencie, wspominał pan wcześniej, w ogóle wspominaliśmy tutaj o Lechu Wałęsie i przypadkowym spotkaniu, ale to też była osoba, która w pewien sposób przypowiedziała panu prezydenturę. Był pierwszą osobą, która gdzieś tam to powiedziała. Pańska żona była przeciwna temu, nie chciała, żeby pan kandydował w wyborach. Czy był taki moment
kiedy pan się zastanawiał i myślał, że może to jednak nie jest dobry pomysł, czy od początku do końca był pan przekonany o tym, że to jest dobra droga? Nie, od początku do końca to nie, bo to jest bardzo trudna decyzja. Moja żona w jakimś sensie słusznie opierała się, ponieważ myśmy byli bardzo młodzi. Ja miałem 41 lat, żona 40. Ona była w trakcie bardzo dobrze rozpoczętej działalności zawodowej. Dobrze prowadziła agencję nieruchomości, dobrze jej szło, czuła się w tym świetnie, no a ta prezydentura no, oznaczała jakby zmianę wszystkiego. Ja byłem trochę w innej sytuacji, bo ja byłem no, zmuszony okolicznościami. Ja byłem liderem partii, byłem najpopularniejszy wtedy w tych rankingach zaufania i gdybym ja wtedy powiedział, że nie kandyduję, no to był rodzaj takiej no ucieczki, no ktoś by wręcz powiedział tchórzostwa i tak dalej, więc trochę jako, ja nie jestem macho, czyli nie lubię w ogóle tej postawy macho, no ale jest taka duma męska, która nie pozwala na pokazanie jakichś tam słabości. Poza tym politycznie wydawało mi się to istotne, bo to był moment, jak się później okazało, dla Polski kluczowy. Myśmy wchodzili w negocjacje już trwałe z Unią Europejską, ale to było przed nami, NATO przed nami, no wiele rzeczy się działo. I stąd na przykład uważam, że hasło mojej pierwszej kampanii wyborczej to jest takie do dzisiaj chyba najlepsze hasło, jakie w Polsce było w tych kampaniach, czyli wybierzmy przyszłość. Ale w tym była głęboka filozofia, dlatego że ja wybierałem przyszłość także dlatego, że byłem bardzo młodym człowiekiem, ale w moim przekonaniu w roku 95 ten wybór ku przyszłości był dla Polski zupełnie podstawowy, zasadniczy, fundamentalny. Gdybyśmy w 95 roku zrobili sobie takie zajęcia, takie ćwiczenia, jak zrobiliśmy wiele lat później, z całej historii, z obrażania się, kto co zrobił, z szukania agentów, to byśmy stracili czas, nie byłoby nas ani w NATO, ani w Unii Europejskiej i tym podzielonym, ciężko podzielonym społeczeństwem bylibyśmy 20 lat wcześniej. Chciałam tylko nawiązać na chwilę do tego terminu macho, które pan prezydent poruszył, ale jednak gdzieś tam padało takie hasło, że w pewnym momencie przy okazji jakiegoś wiecu pan prezydent stwierdził, że wygramy te wybory, a dlaczego? Bo przestał pan być obiektem politycznym, tylko stał się pan obiektem erotycznym. No tak. I to było bardzo ciekawe spostrzeżenie. No, ale to nie było spostrzeżenie, to był fakt, który się wydarzył, ale to jest historia z drugiej tury. Ja wtedy jeździłem po różnych miejscowościach i zasada była taka, że jestem w trzech, czterech miejscowościach krótko, czyli 15-20 minut wystąpienia, jazda dalej, jak najwięcej ludzi, najwięcej uścisków rąk, taki message, jak to się dziś mówi, czyli przekaz prosty. I w Kutnie pamiętam to, jak dzisiaj na jakiejś rampie, bo już było późno, to było ostatnie spotkanie, jest ciemno. Ja miałem taki jasny prochowiec. No i tam tłum stoi. Ja nie widzę, te wszystkie reflektory mnie oświetlają. Tylko w pewnym momencie ze zdumieniem czuję, że no, rączki nie tam, gdzie trzeba. Coś się dzieje. Więc tak, oczywiście nie przerywając tej swojej mowy, patrzę w dół, a takie rozbawione dwie dziewczyny, że tak powiem, właśnie tak się tam, pewno założyły się, no tak myślę, że tak to było. No i później właśnie wracając do swoich kolegów, mówię, że mamy te wybory wygrane, ponieważ ja już nie jestem tylko osobą polityczną, ale skoro już takie są reakcje, to jestem zjawisko erotyczne. Czekaj, kobiety mnie pokochały. No tak, to znaczy pokochały. Ja to traktuję oczywiście żartobliwie i bardzo proszę, żeby szczególnie w epoce takiego wyczulenia na te kwestie miejsca, roli kobiet i stosunku do kobiet. Oraz molestowanie. Znaczy to wtedy ja byłem molestowany. No tak, tak. Bardzo proszę, żeby zachować tutaj jasność faktów. Jasność faktów. Ale traktuję to właśnie w kategoriach żartobliwych. Tak samo żartobliwie to skomentowałem. Ale jak się okazało, prawdziwie, bo wygrałem te wybory i zdaje się, jakieś badań wynikało, że też sporo, że większość kobiet głosowała na mnie. Ja też się zawsze zastanawiałam nad jedną rzeczą, czy będąc w polityce na tak wysokim szczeblu, czy od początku ma się jakieś szkolenia, w jaki sposób jest, ja totalnie nie siedzę w polityce, nigdy nie siedziałam i szczególnie się nie znałam za bardzo na tym temacie, więc być może to jest takie totalnie pytanie laika, ale zastanawiałam się, czy odbywają się szkolenia na przykład dotyczące wystąpień różnego rodzaju, czyli na przykład pojawiają się te panie albo jakieś inne sytuacje i musi pan zachować świeżość umysłów i dokładnie powiedzieć to, co chce pan przekazać, na ile to się zdekoncentrować. Na ile to się zmieniło? To się bardzo zmieniło i to jest bardzo ważne pytanie, które pani zadała. Kiedy ja robiłem kampanię, nie mieliśmy żadnych tego typu lekcji nauczycieli. Chociaż przy tej pierwszej mieliście już spin doktora.
To był pomysł pierwszy, żeby kogoś zatrudnić z Francji, który pomoże. Nie, nie, ale on był takim raczej krytykiem. On przyjechał, tak. Nie, on przyjechał, Jacques Segelard, wybitny fachowiec, on w ogóle niespecjalnie się palił. Jego przekonało, że warto przyjechać i coś nam doradzić, kiedy wiedział, że ja walczę z Lechem Wałęsą. No, tak. Dla niego, no bo Wałęsa był powszechnie znaną postacią, więc gdyby się okazało, że ten młody człowiek, czyli Kwaśniewski, może wygrać z Wałęsą, to on ma w swoim CV dopisane tam kolejny wielki sukces, ale to było raczej takie przejrzenie naszych pomysłów i doradztwo. Z tego doradztwa, które on zaproponował, zastosowałem, to była jedna rzecz, mianowicie, żeby nosić niebieskie koszule, ponieważ przy niebieskich oczach to jeszcze to podkreśla. Później zaczęto opowiadać, że ja nosiłem szkła kontaktowe jakieś, co nie było prawdą, bo szkło kontaktowe zacząłem nosić, ale 15 lat później. W wyborach w ogóle ja się nie miałem żadnych problemów ze wzrokiem dodatkowo, ale tych takich kosmetycznych szkieł też nie nosiłem. Więc to była jedna z rad. Druga dotyczyła właśnie tego rozegrania debaty, żeby tam przyjść z tymi dokumentami dotyczącymi spraw podatkowych. Więc debaty z Lechem Wałęsą, żeby wszedł drugi do studia. Tak, ale nie, jeszcze ta dodatkowa, że te papiery, to było tam wiele ataków dotyczących kwestii podatkowych, żeby przynieść te dokumenty i tak dalej. Więc on to jeszcze był początek i to on nie odegrał jakiejś takiej zasadniczej roli, natomiast to się zmieniło. Jak pani pyta, czy ja byłem szkolony, jak reagować? Nie, no ja w ogóle uważam, że pewnych rzeczy nie da się nauczyć w ostatniej chwili. To znaczy, jeżeli do wyborów przychodzi człowiek, mężczyzna czy kobieta, która niewiele wie o gospodarce, niewiele wie o prawie, niewiele wie o polityce zagranicznej, niewiele wie o układzie społecznym, o tej całej socjologii wyborów, no to nie wiem, jacy profesorowie przyjdą i będą uczyć, to i tak nie wyjdzie, bo to będzie sztuczne, to będzie wyuczone, albo będzie musiało być odczytane z kartki. No tak, albo jest, albo nie. I na to się pracuje latami. A charyzmy da się wyuczyć? Charyzmy moim zdaniem to jest to samo. To albo jest, albo nie ma. Znaczy ją można... charyzma to jest coś, co też człowiek jakby ma ze swojej natury, ale to też chwaluje. To znaczy są momenty, jak jest w lepszej formie, jak jest lepiej przygotowany, jak ma więcej świadomości własnej siły, zaufania do samego siebie, ta charyzma jest taka jakby obezwładniająca, ona się przejawia. No, ale jak ma kłopoty, jak czuje, że wchodzi na takie niepewne pole, to się okazuje, że ta charyzma taka staje się dosyć cienka. Więc to są rzeczy jakby zupełnie z innej strony. Natomiast w tej chwili na całym świecie nastąpiło takie niezwykłe poddanie się polityków temu PR-owi. Znaczy ja w ogóle uważam, że nieszczęściem współczesnej polityki jest to, że bardziej w kampaniach liczą się tylko PR, aniżeli polityk. Jak do mnie mówi polityk takie teksty, to ja nie wiem, czy to jest agencja taka, czy to jest agencja taka. Ja nie za bardzo wierzę, że to jest on. Czyli to jest jakieś takie tworzenie produktu politycznego. Mało tego, to jest zresztą taki rodzaj nieukrywanej bezczelności tych wszystkich firm PR-owych, bo one wprost zaczynały mówić, jak przychodzimy do polityków, przestańcie opowiadać, że polityka to jest coś szczególnego, że jest jakaś misja. Wy jesteście taki sam produkt, jak mydło, jak proszek, jak chipsy. Gwiazda roka. Jak gwiazda roka i tak dalej. I to jest oczywiście moim zdaniem fatalne, dlatego że po pierwsze oddaje to prawdziwą władzę tym ludziom, którzy za nic później nie odpowiadają, nie wypełniają tego mandatu, a dwa, że to też ustawia tego polityka w roli takiego rzeczywiście kukły. No, plastikowej kukły, którą można na różnie ukształtować. A chciałby być pan prezydentem dzisiaj? No, to jest pytanie abstrakcyjne, więc byłoby co robić, gdyby człowiek został prezydentem, ale ja już nie zostanę, ponieważ zgodnie z konstytucją w Polsce prezydentem można być tylko dwukrotnie wybranym, ja byłem i w tej książce chyba to jest, jak żegnam się z Bushem, on przyjął nas, moją żonę, mnie na takim spotkaniu w Białym Domu, bardzo piękna dobry historia. Lunch. Wszyscy przyszli najważniejsi, wiceprezydent Cheney, Condoleezza Rice, sekretarz stanu i inny. No a ten Bush był zawsze taki bardzo bezpośredni, taki bardzo przyjazny człowiek i mówi, słuchaj Aleksander, ty jesteś taki dobry prezydent, a czemu ty nie możesz być kolejną kadencję tym prezydentem? Ja mówię, słuchaj, no nasza konstytucja nie pozwala, tylko dwie kadencje. Słuchaj, a co za idiota wymyślił tą konstytucję? Mówię, George, spokojnie, ten idiota siedzi naprzeciwko siebie. Więc jako współtwórca konstytucji musiałem się do tego przyznać. Ale też uważam, że to jest zasada słuszna, niezwykle zdrowa. I szkoda, że na przykład takiej Rosji jej nie przestrzegano.
I szkoda, i uważam, z tego będzie kolejne wielkie niebezpieczeństwo, że Xi Jinping, prezydent Chin, złamał również tę zasadę, która po śmierci Mao przez Deng Xiaopinga została wprowadzona w Chinach, że dwie kadencje, czyli 10 lat i zmiana generacji. Xi już jest trzecią kadencję, a pewno będzie chciał być czwartą kadencję, a później zobaczycie, ile będzie z tym kłopotu, żeby go odspawać od tej władzy. Także słuchajcie, swoje zrobiłem, a teraz chętnie mogę doradzać innym, jeżeli mają pytania. Jak nie mają pytań, tak mówię, nie cierpię, nie czekam, robię swoje. Właśnie, bycie prezydentem to jest szalenie odpowiedzialne zadanie, ale też, jak to Amerykanie pięknie mówią, time consuming, czyli właściwie człowiek się trochę chyba wyzbywa życia prywatnego. No, jak ja czytam, że pan prezydent zaczyna pracę o godzinie 7 rano, a kończy o północy, a jeszcze są jakieś rozmowy i potem się zaczyna kolejny dzień, a z żoną i z dziećmi to właściwie w weekendy się rozmawia, no to jest to ogromne poświęcenie. Pytanie, jak bardzo trzeba być zaangażowanym w tę pracę, jak bardzo trzeba kochać tę pracę i być właściwie tą pracą, żeby móc być gotowym na takie poświęcenie i że rodzina to jednocześnie akceptuje. No, z tym akceptowaniem przez rodzinę to jest trochę trudniej, ale ja powiem tak, żeby być dobrym prezydentem, trzeba się temu po prostu poświęcić w całości. Znaczy, żadne półśrodki... A, i brak urlopu. No tak, ale żadne półśrodki tu nie działają. To jest po prostu wielkie zadanie do spełnienia. Jak mówię, nie wolno się nawet nad tym zastanawiać. Powiem jedno, jeżeli by prezydentem został człowiek, który nie lubi tej roboty, to naprawdę nie wolno go wybierać. Bo nie dość, że on sam siebie zamęczy, to nas zamęczy. Ponieważ w tej pracy trzeba po prostu być optymistą, afirmować tą pracę, walczyć o pozytywne rzeczy. No i nie ma czegoś takiego jak work-life balance, po prostu nie, tutaj a nie ma pan prezydent takiego wrażenia, jak patrzy na urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę, że on się jednak trochę męczy? Nie, ja mam raczej wrażenie, że lubi tą pracę. Jemu się to podoba. Może nie z tych powodów, co mnie się podobało, ale jemu się to ewidentnie podoba. I nie chcę mówić o obecnym prezydencie, bo ja myślę, jego podstawowa słabość polega na tym, że nie stał się niezależny. Mhm. Ale wracając do tego, lubić, nie lubić tą pracę. Tą pracę trzeba absolutnie polubić. Trzeba ją wykonywać najlepiej, jak się da, i oddawać całą swoją energię, co jest niełatwe, dlatego że to jest, ja to zawsze porównywałem do sceny. No, aktor, jeżeli ma coś do zagrania, jest w domu, idzie do teatru, 2 godziny w garderobie, przygotuje się do tego, wchodzi na scenę, później wraca do garderoby, rozmalują go, idzie na drinka i śpi do następnego spektaklu. W przypadku prezydenta wyjście na scenę odbywa się o 7, jak się pojawia w swoim biurze, już w pełnym rynsztunku, garnitur, krawat. To jest powód, dla którego ja w tej chwili nie noszę krawatu. Ja nienawidzę. Jak ja zakładam krawat w tej chwili, to mam poczucie, jakby mnie ktoś dusił, jakbym miał stryczek na szyi, a nie krawat. Bo te 10 lat to był właśnie ten pełen rynsztunek od rana. Od świtu. Przychodziłem do pracy, dlaczego o 7? Dlatego, że to był moment spokoju. Ja od 7 mniej więcej do 9 mogłem przeczytać papiery, zadekretować papiery, przejść te tajne papiery, które natychmiast oddawałem, żeby gdzieś się nie pogubiły, żeby z tego nie było kłopotów. No a od 9 już zaczęła się normalny program, goście, wizyty, różne rzeczy. No a kończyło się to zazwyczaj bardzo późno wieczorem. Czasami oficjalnymi kolacjami, które przedłużały się, czasami jakimiś rozmowami, które trzeba było prowadzić i do północy i po północy. Cały czas w tym rynsztunku, że tak powiem, oficjalnym. I jak zawsze podaję, jaki jest dowód, co to jest za wysiłek energetyczny. Otóż ja należałem do tego pokolenia młodych polityków, którzy objęli władzę. Ja miałem 41 lat, kiedy zostałem prezydentem. Blair miał 43, jak został premierem. Clinton miał 46, jak został prezydentem. Obama miał chyba 44 czy 5, jak został prezydentem. I tak. Jeżeli zobaczycie nas na początku kadencji, to wszyscy mamy normalny kolor włosów. I każdy z nas skończył siwy. Siwiuteńki. Mało tego, jeszcze w przypadku prezydenta jest dodatkowy problem, że nie ma zastępców. To jest stanowisko jednoosobowe. To znaczy, o ile premier może powiedzieć, teraz mam tydzień przerwy, a mój wicepremier mnie zastępuje, prezydent tego nie może powiedzieć. Z tego powodu prezydent z formalnego punktu widzenia nie ma urlopu. Bo jakby powiedzieć, mój urlop polegał na tym, że ja przenosiłem się w połowie lipca, razem przenosiliśmy się z żoną na Półwysep Helski do Juraty.
No, ale tam urzędowałem, tam przyjeżdżali ministrowie, tam przywożono mi dokumenty. Wtedy jeszcze nie była rozpowszechniona, czy w ogóle znana koncepcja online, czyli tych wszystkich Zoomów. Dzisiaj pewno to jest dużym ułatwieniem, że można w ten sposób się kontaktować. Więc przyjeżdżano z dokumentami, przyjeżdżali ministrowie, jak trzeba było, ja się pojawiam w Warszawie. No, ale zawsze to było jednak nad morzem i właśnie już bez tego krawata, co było największą atrakcją tego miesiąca spędzonego nad morzem, że można było... no, wyglądać jak człowiek, czyli nie tak bardzo oficjalnie. No ale to jest oczywiście wydatek energetyczny, którego nie da się ponieść, jeżeli właśnie nie ma się poczucia tej misji, odpowiedzialności. Nie lubi się tej roboty. Ja powiem szczerze, ja lubiłem tą pracę. To chyba było widać, że pan prezydent lubił tę pracę, ale to też była taka praca jednak chyba w trudniejszych warunkach niż dzisiaj, bo nie byliście otoczeni zespołem stylistów, doradców, coś, co bardzo ułatwia na co dzień, bo mając tyle spotkań oficjalnych, czy pan, czy pana żona, o wszystko wspomina pan w książce, dbaliście sami z własnych funduszy. No tak, no... Protokół dyplomatyczny, trzeba się dopasować, trzeba wiedzieć, jak to zrobić, ale to, żeby słuchajcie, to nie popełnić gafy. Prawda, to były wszystko czasy pionierskie. No. Ja byłem drugim prezydentem demokratycznej Polski po 5-letniej prezydenturze Lecha Wałęsy. Pani Danuta Wałęsowa ze względu na oczywistych rodzinnych głównie przebywała w Gdańsku. Czyli na przykład ja po... Lech Wałęsa nawet nie zadbał o to, bo nie myślał o tym, jak ma wyglądać sytuacja byłych prezydentów. Jak Lech Wałęsa skończył kadencję, już byłem prezydentem, nagle okazuje się, że on wraca do stoczni, siada na takim wózku elektrycznym i mówi, że on chce być przyjęty do stoczni, bo on nie ma z czego żyć, co było świętą prawdą, bo żadnej regulacji dotyczącej byłych prezydentów nie było. Więc my szybko przyjęliśmy ustawę dotyczącą byłych prezydentów, która gwarantowała jakąś tam płacę, gwarantowała samochód, biuro, ochronę i tak dalej, i tak dalej. Więc to się wszystko tworzyło, no, bo tego nie było. No, skąd to miało być? Ani takiej tradycji nie było. Instytucję pierwszej damy stworzyła moja żona. Ona stworzyła właśnie tą też metodą własnej wyobraźni, prób i błędów. O stylistach w ogóle się wtedy nie mówiło. Mało tego, to było wręcz krępujące. Ja powiem szczerze, gdybym ja w tamtych czasach kupił sobie garnitur za pieniądze państwowe, czyli kancelarii prezydenta, to ja nie wiem, czy ja bym się dobrze w tym garniturze czuł. No bo no tak. Ja uważałem, że ja dostaję płacę, no tak jak każdy człowiek. No, masz pensję, z pensji kupujesz garnitur. Moja żona okazała się, bo jest taką osobą z dużym zmysłem ubioru, do jakby, więc także jak gdzieś wyjeżdżała za granicę, to widziała dobry garnitur, to kupowała, byliśmy razem, to przywoziła do hotelu. Miała polot estetyczny. Mierzyłem, tak, miała polot i ma polot estetyczny, więc mierzyłem ten garnitur, kupowaliśmy go i tak dalej. Więc tak to się odbywało, ale chcę od razu powiedzieć, że absolutnie uważam, że ta zmiana w rozumieniu, że jednak są styliści, że ktoś się troszczy o ten wizerunek, ma sens. Także ja nie sobie uważam... To ściąga też z głowy przynajmniej jakiś problem i można się zająć zupełnie innymi sprawami. Też tu chodzi o prestiż państwa. No, ten prezydentowa powinien po prostu dobrze wyglądać i być zadbani, bo to też świadczy o Polsce. Ja na przykład uważam do dzisiaj, nie wiem, czy to obecny prezydent robi, nie sądzę, że jednym z, gdybym jeszcze raz mógł zacząć swoją karierę, to uważam, że niezwykle ważne jest to, aby w otoczeniu prezydenta był mały zespół, 2-3 osoby, które prowadzą jego archiwum. Mhm. Dlatego, że ilość dokumentów, listów, zdjęć, także tych prezentów, które się dostaje, jest taka, że o to nie jest w stanie prezydent w żaden sposób zadbać. Jaki był najdziwniejszy prezent? No to dokładnie chciałam zapytać. Chciałam zapytać. Tak. Słuchajcie, najbardziej to jest bardzo ciekawy list, prezent. Nie, no absurdalny nie. Otóż najzabawniejszy, może nawet dobre słowo, najbardziej absurdalne prezenty otrzymuje się ze Stanów Zjednoczonych, od prezydenta Stanów Zjednoczonych. Aha. Dlatego, że Amerykanie mają wprowadzony limit. Za moich czasów to wynosiło bodajże $150 na prezent czy $200, co już wtedy nie było wielką kwotą. No to Berlusconi przekroczył ten limit. Miał większy rozmach. O Berlusconi możemy pokazać za chwilę. Otrzymywało się więc prezenty takie, że na przykład to była taka kasetka, na przykład z Senatu amerykańskiego, z tym wybitym znakiem w metalu tego Senatu. I to mniej więcej miało urodę takiego dzieła, którą myśmy w szkole w 8 klasie zajęć praktyczno-technicznych przygotowywali na zajęcia. No, tam ktoś coś wykuł, coś na nity doczepił, no coś w ogóle mniej więcej tej urody. Kontrowersyjnej. Najbardziej ucieszył mnie kiedyś prezent od George'a Busha.
ponieważ dostałem, on z Teksasu pochodził i tak dalej, dostałem taką, mniej więcej takiego bardziej koloru w stylu, jak to kiedyś FDJ w NRD miał, taką bardziej niebieską koszulę i do tego taką jakby marynarkę, bluzę, która wypisz, wymaluj, przypomina te bluzy, które noszą w więzieniach amerykańskich. Ja to z filmów pamiętam. Ten kolor, ten rodzaj takiego drelichu, strasznie twardego i tak dalej. Mam to do dzisiaj jako pamiątkę, ale nigdy tego nie nałożyłem, bo to po prostu jest wyjątkowo paskudne. Więc Amerykanie pod tym względem biją wszelkie rekordy. Po drugiej stronie są oczywiście kraje arabskie, które potrafią ucieszyć nie mnie na przykład, ale opowiem wam historię prezydenta Austrii, Klestila, któremu podarowano wielbłąda, który, prawdziwego, żywego wielbłąda, który po jego wizycie specjalnym samolotem króla Arabii Saudyjskiej przybył do Wiednia. Poinformowano prezydenta Klestila, że właśnie wielbłąd czeka na lotnisku. A mówi, co ma z tym robić, więc zaczęli nerwowo dzwonić do zoo w Wiedniu, ale zoo w Wiedniu powiedziało, że wielbłądów ma dosyć, nie weźmie. Więc znaleziono zoo w Lińcu bodajże, gdzie wielbłąd okazał się oczekiwany, no i tamten wielbłąd był. No ale jakie było kolejne zdumienie prezydenta Klestila, jak przysyłają mu po miesiącu rachunek za wielbłąda, no bo wielbłąd je, no i trzeba to opłacić. No więc on zwraca się do swojej kancelarii, mówiąc, że no, trzeba coś zrobić z tym. A kancelaria mówi, my nie mamy takiego przepisu. No, takiego funduszu na wielbłąda nie ma. Więc ten biedny Klestil do końca swojej prezydentury, a później, bo zmarł, później pewno jego żona, płacili za tego wielbłąda. Więc to są takie prezenty w drugą stronę. Prezenty najbardziej szalone i takie, jakby powiedzieć, wywołujące konfuzję, to jest oczywiście nieoceniony Silvio Berlusconi. Otóż jesteśmy na konferencji natowskiej pod Rzymem. Już się to kończy, ale zawsze ostatnie spotkania konferencji są w takim gronie bardzo ekskluzywnym, czy tylko liderzy i jako note-takerzy takie najważniejsze postacie, czyli Bush siedzi z Condoleezą Rice, ja z Markiem Siwcem, tam za moimi plecami. No już taki creme de la creme, już takie spotkanie. W pewnym momencie wypada z tego posiedzenia Berlusconi, który jest współgospodarzem i przychodzi z takim wielkim workiem, jak święty Mikołaj. I zaczyna podchodzić do każdego i wręcza mu takie opakowanie, okazuje się zegarki Bulgarii. I oczywiście zamiast powszechnej radości, bo ładne zegarki, takie absolutne osłupienie i przerażenie, ponieważ wszyscy zaczynają myśleć, co oni mają z tym zrobić. I do czego to zgłosić, do jakiego katalogu, jaki podatek od tego zapłacić. No po prostu pełna konfuzja. Ale rozmach był. Rozmach był, jak tak, to u Berlusconiego. Tak. Czyli można powiedzieć, że Berlusconi to trochę taki performer polityczny był i dużo chyba elementów humorystycznych. Chyba też performer. O, to na pewno. Natomiast powiem szczerze, ja mam listę najbardziej kompetentnych polityków, których spotkałem, tam z dużą przewagą prowadzi Bill Clinton. Absolutnie moim zdaniem. Ale żony by pan nie dał mu do przechowania. Ale Bill Clinton. Natomiast absolutnie najmniej kompetentny polityk, którego spotkałem, to był Silvio Berlusconi. No dobrze, ale to mówimy też o takich oficjalnych prezentach od postaci politycznych, a na przykład prezenty od ludu, no bo to też są słynne różne historie, które gdzieś tam nie wypływają w ogóle na wierzch, ale mnóstwo ludzi, odbiorców, po prostu polskich wysyła listy, czy do prezydentów, czy do ministrów. Często są to listy miłosne, często są to oczywiście listy. Słuchaj, nawet do nas wysyłają czasem listy. Więc. No tak, no więc pomyśl sobie, co tu się działo. Więc ja jestem ciekawa, jakiego typu listy przychodziły, czy pan czasami miał w ogóle informacje, czy to w ogóle nie, było poza panem prezydentem? Zawsze nie, informacja była, bo specjalne biuro, które to przyjmowało, zasada u mnie była taka, że nawet najkrócej, ale na każdy list trzeba odpowiedzieć, choćby tyle, że dziękujemy serdecznie, otrzymaliśmy, no, bo uważam, że to jest jedna z niedobrych cech Polaków, znaczy my w ogóle nie odpowiadamy na maile, na listy, często tak traktujemy to lekceważąco, a to jest jednak dowód szacunku i takiej jakby kultury, no, że dostałem, dziękuję, to nie musi być zbyt wylewne, ale oczywiście prezentów różnych było mnóstwo, takich, które później były wykorzystywane choćby w kuchni, bo miody, jakieś tam wędliny i tak dalej, no to wiadomo, co z tym zrobić. Trudniejsze były takie prezenty bardziej artystyczne, od serca, szczególnie portrety.
Tak. Więc ja otrzymałem mnóstwo portretów. Powiem szczerze, na co najmniej połowie dało się mnie rozpoznać. Druga połowa była tak raczej wokół mnie niż fantazja na temat. Fantazja na temat, ale bywały takie wynikające z bardzo szczerych uczuć prezenty, które robiły no, sporo kłopotu. Bo kiedyś przyjechał prezent, to był obraz, który miał bodajże 5 metrów na 4. O. W związku z tym w żaden sposób nie dało się go no, nigdzie wewnątrz umieścić. No, a nie doszedłem do takiego etapu, żeby umieścić go na zewnątrz, na przykład pałacu, tak jak portret, nie wiem, Kim Ir-sena czy kogoś takiego. Więc bywały też takie. Panie prezydencie, w tym roku 44. rocznica ślubu pańskiego. To jest znakomity wynik i muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, w jaki pan sposób się zawsze wypowiada o żonie, bo to jest, wydaje mi się, że jednak niezwykle rzadkie w dzisiejszym dość trudnym świecie, zwłaszcza dla małżeństw i par. I to, w jaki pan sposób się wypowiada, że zawsze pańska żona była taką ostoją dla pana, że wsparciem, największym przyjacielem, no to jest chyba sukces też ogromny w takim życiu prywatnym. Ja myślę, że to jest największa wartość. Ja uważam, że jak po 44 latach wspólnego życia, można powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, kto jest pani największym przyjacielem, odpowiedź brzmi żona czy mąż, no to jest wielka sprawa, to jest więcej niż sukces, bo to pokazuje, że no, przeszliśmy długą drogę, to nie była zawsze taka droga sympatyczna, miła i łatwa, daliśmy sobie radę z trudnościami i możemy na siebie liczyć i uważam, że nie, oczywiście trzeba mieć szczęście, no bo ja trafiłem na wspaniałą kobietę, no ale też nie wiem, kiedy poznałem ją i zobaczyłem, jakoś dziwnie byłem przekonany, że to będzie moja żona. Mimo, że miała chłopaka. Mimo, że miała chłopaka i musiałam sporo powalczyć o to, bo nawet w pewnym momencie... Jak nie ma takiego wagonika, który ona powiedziała, że nie, że tak, ja jednak nie zrezygnowałem. No i rzeczywiście 44 lata, szybko poszło. Pytała pani wcześniej o to życie rodzinne w czasie prezydentury. No, tak. Ono jest jakby taką najtrudniejszą kwestią, dlatego że w tym bilansie czasu trochę tu no, nie ma go dla rodziny. No, ale to w książce mówi pan o tym, że jedna z recept na udany związek to jest dawkowanie obecności. Rozmowy w weekendy. Nie, to jest w ogóle moja taka sentencja, która jeszcze przed prezydenturą mówiłem żonie, że moją receptą na dobre marzenie to jest nie narzucać się z obecnością. Narzucać się z obecnością. Co w sumie kwiaty bez okazji. To ma sporo sensu, dla to nie narzucanie się z obecnością, bo po pierwsze, każda ze stron musi dać sobie pewną przestrzeń wolności. Mhm. Ja uważam, że jeżeli małżonek wejdzie i zabierze tą przestrzeń wolności drugiej stronie, to jest jednak źródło wielu konfliktów, a także takiego zmęczenia, wyczerpania. Z drugiej strony ważne, żeby obie i żona i mąż mieli swoje zainteresowania, pracę, zajęcia, dlatego że ja wiem, że ja pracowałem bardzo dużo. Ja wiem, że były okresy, kiedy mnie prawie w ogóle w domu nie było, ale zawsze przekonywał moją żonę argument, czy ty sobie wyobrażasz, że ja wracam do domu o 16, ubieram się w dres czy w piżamę, siedzę przed telewizorem, urągam na to wszystko, co oni tam mówią, jestem zły, sfrustrowany i tak dalej, i tak dalej. Nie, to nie chcę ciebie takiego, ja chcę mieć takiego aktywnego, który coś robi, osiąga jakieś cele, jest zadowolony i tak dalej. Więc w jakimś sensie paradoksalnie okres prezydencki w naszym małżeństwie pomógł nam, ponieważ tej obecności naszej wzajemnej było stosunkowo dużo, szczególnie w czasie wyjazdów zagranicznych. Bo zgodnie z protokołem, szczególnie oficjalne wizyty, małżonkowie jadą razem. No i wtedy razem musieliśmy się przygotować do tej wizyty, przeczytać, co nas czeka, dowiedzieć się, gdzie będziemy. Byliśmy razem w hotelach, na kolacjach. Mm-hmm. Także to było takie umacniające. Więcej kłopotów w takim kontakcie miałem z córką. W ogóle muszę powiedzieć, jej zafundowałem taki no, niezły roller coaster, dlatego że, jak mówię, ona weszła do pałacu, kiedy miała 14 lat, a wyszła, choć wyszła nieco wcześniej, bo zaczęła mieszkać sama, mając 24. Czyli to są trzy osoby w gruncie rzeczy. To jest dziewczyna, to jest nastolatka i to jest już kobieta.
ale dała sobie świetnie radę z tym wszystkim. Chociaż jak pan prezydent wspomina, o wielu rzeczach nie wiedział. Na przykład tej sytuacji, kiedy Ola przyszła po wyborach, pierwsza kadencja, właśnie, cała klasa przychodzi ubrana na czarno w akcie. To też, że ona zachowała taki to rozpaczny dla siebie, to też jakiś taki ogrom chyba zrozumienia dla powagi pana pracy, nie, tego, że nie chciała zaprzątać panu głowy. Nie wprowadzać głowy elementów, no tak, po pierwsze i tak nic nie może, nie moglibyśmy cofnąć. No, nie, także tutaj żona słusznie też trochę i mnie chroniła przed takimi informacjami, no bo one poza wywołaniem takiego uczucia przykrości, no tak. nic więcej nie wnosiły. zrobić się nie da. Te kwiaty bez okazji też mają sens? Przede wszystkim, po pierwsze, ja lubię kwiaty i żona lubi kwiaty, a to bez okazji, to ma taki sens również strategiczny. Otóż ja zawsze to tłumaczę moim kolegom, że jak chcecie kwiaty dawać żonie tylko przy okazji urodziny, imieniny, rocznica ślubu, no to musicie o tym pamiętać, no bo jak nie dacie, to już jest od razu nie tak. A u mężczyzn z pamięcią w tych sprawach jest bardzo, bardzo różnie. Choć oczywiście trzeba to robić. Jeżeli nie dajecie w ogóle żonie kwiatów i przychodzicie kiedyś z kwiatami, to budza to silne podejrzenie, że coś się stało, że coś jest nie tak, że to jest jakaś próba odkupienia nie wiadomo za co. Więc moim zdaniem kwiaty przy okazji, bez okazji, to jest bardzo dobra rzecz, dlatego że raz kwiaty są piękne, dwa, że kobiety lubią kwiaty i że w ogóle kwiaty pomagają w takim zbudowaniu takiego fajnego nastroju. Koloru, zapachu i takiego właśnie uczucia wyrażonego nie wprost, ale przez te kwiaty. Lubi pan prezydent gotować, ponoć robi to świetnie, ale żona dokładnie tak nie od początku w te zdolności kulinarne uwierzyła. No te spalone pieczarki w tej menażce. No znaczy ona nie miała prawa uwierzyć, ponieważ mój debiut, znaczy ja gotowałem, dlatego się w ogóle odważyłem zaprosić wtedy moją dziewczynę, o którą się starałem, do akademika i coś przygotować. A pamiętajcie, że to są lata 70., druga połowa, kiedy ten rynek polski wygląda inaczej niż dzisiaj, to znaczy prawie niczego nie ma. I te pieczarki to były takie dostępne. Natomiast ja oczywiście nie dysponowałem żadnym poważnym sprzętem. Więc była jakaś taka harcerska menażka z pokrywką i na tej pokrywce usiłowałem usmażyć te pieczarki. No i one się zwyczajnie spaliły. No, już takie półspalone, może nie całkiem. Po prostu prezydent zrobił pieczarkowe. Tak, takie mocno gorzkie. Więc jak to przyniosłem, moja żona słusznie uznała, że ja po prostu jestem kulinarny abnegat, no, że nic ze mnie nie będzie. No ale ja się też poczułem na tyle zażenowany tą sytuacją, że przed Bożym Narodzeniem, bo jechałem do rodziców, do Białogardu, żona została z rodzicami, znaczy żona, dziewczyna wtedy, z rodzicami w Gdańsku. Przygotowałem jej, pamiętam, schab z pomarańcze, bo przed Bożym Narodzeniem te pomarańcze można było dostać w sklepie, jakimiś pieczonymi ziemniakami i tak dalej. Bardzo to było dobre, ale moja żona ciągle była przekonana, że to nie ja zrobiłem. I dopiero później, już jak byliśmy rzeczywiście razem, kiedy widziała, że w kuchni poruszam się swobodnie i dobrze, no to już wiedziała, że dobrze gotuję i że lubię gotować. I często pan prezydent to teraz robi? Znaczy często, no tak, znaczy, to znaczy często. Rozumiem, że teraz czasu jest jednak więcej. Znaczy jesteśmy razem, jeżeli jesteśmy w górach na nartach. To akurat tak się składa, że nas jest czwórka, bo też jest Kuba z Olą. Tak się o to dowiedziałam, że Kuba bada świetnie sprząta. Tak, Kuba świetnie sprząta i to jest wielkie szczęście Oli, bo ona nie jest wielką fanką sprzątania, a Kuba sprząta, natomiast Ola jest znakomitą kucharką. Ja uważam, że Ola, jeśli chodzi o kuchnię włoską, osiąga absolutnie pozycje szczytowe, że tak powiem, znakomite. No, trzy osoby gotujące. Trzy osoby gotujące i gotują. Każdy ma swoje, że tak powiem, części upodobania, ale też takie jakby dania, które są popisowe. Jak mówię, pewno gdybym miał codziennie gotować, to by mi się to aż tak bardzo nie podobało. Ale kiedy gotuję się od czasu do czasu i dla gości, to ja przy tym odpoczywam. I więcej jeszcze mam zasadę, która się bardzo podoba mojej żonie, ponieważ ja chcę być sam w kuchni. No i jest jeszcze jedna rzecz, którą akurat wszyscy mamy wspólną. Ogromna miłość do psów. Tak, pięknie pan prezydent mówi o tym, że przyjaciele, za którymi najbardziej tęskni, to psy. No tak. To jak to możliwe, że nie macie teraz psa swojego? No Ola ma. No nie mamy swojego. Mieliśmy dwa... A małżonka mnie raz podpytywała o rodezjany. Nie wiem, czy nie kryło się coś za... Rodezjany, piękne psy, też bardzo lubię. One mają tą sierść tam na grzbiecie, tak, w odwrotną stronę. Tą pręgę. Bardzo piękne psy. No my mieliśmy trochę psów. Wszystkie były kochane. No tak, mieliście psy w czasach prezydentury, czynnej polityki, kiedy nie było czasu, a teraz?
No a widzisz, było łatwiej, dlatego że jednak jeżeli wyjeżdżaliśmy gdzieś, to te psy pod jakąkolwiek opieką mogły zostać. W tej chwili my jesteśmy tylko z żoną sami. Pani, która czyli Borg wyprowadzał psy. Nie, Borg nie wyprowadzał psy. Borg wyprowadzał psy w sytuacjach skrajnych. To znaczy już jak pies musiał być wyprowadzony, a ja miałem na przykład gościa ministra spraw zagranicznych jakiegoś kraju i co miałem zrobić? No. Jest też człowiek, no. A przynajmniej ma swoje potrzeby. Dokładnie. Ale to były bardzo, bardzo nieliczne, a wręcz myślę pojedyncze przypadki. Natomiast można było je zostawić z kimś, a w tej chwili, szczególnie przy moim trybie życia, kiedy ja jednak sporo podróżuję, jestem w tej chwili, teraz wróciłem z Uzbekistanu, pracowałem tam nad nową konstytucją Uzbekistanu i tak dalej, no to wszystko by zostało na głowie Joli, na głowie żony, więc ja też tak czuję się trochę jakby ograniczony w tym. Przez tyle lat wiele rzeczy było na jej głowie. No tak, tak, ale mamy za to ukochanego psa, który zdobył serca wszystkich, czyli Lulę, czyli Oli psa. To, że my jesteśmy psiarze, to jest wiadome, ale najbardziej było interesujące patrzeć na nie, nawet nie ewolucję, ale rewolucję postawy Kuby w stosunku do psa, bo nigdy psów nie miał i on raczej do psów zachowywał dystans. W tej chwili jest tak zakochany w Luli i też jest takim psiarzem, że to aż miło patrzeć. A Lula jest przy tym tak inteligentna, że ona doskonale wie, jak zdobywać serca. Ona po prostu jest fenomenalna. Więc to cieszymy się tym psem. Być może miłość do psów? No, u mnie od dziecka. U mnie od dziecka, ponieważ pierwsze zdjęcia, w tej książce chyba też takie zdjęcie jest, to też już jest psem wtedy takim. W sumie trochę podobny do Luli, tej wielkości mniej więcej. To była psotka, a później cały czas mieliśmy psy. I jak przeprowadziłem się do Warszawy, ponieważ u Joli w domu nigdy psów nie było, ona miała wątpliwości, ale Ola znowu, jak się urodziła, czyli już jak była większa trochę, chciała psy. I pierwszego warszawskiego psa Saby przyniosła moja żona. Ja tak spojrzałem na tego psa, ja mówię, a czy matkę tego psa widziałaś? A on mówi, no tak, to nie będzie duży pies. Ja mówię, nie duża, widzę, grube. Że łapy takie grube. Mówię, nie, to chyba będzie jednak większy pies. I była Saba, 14 lat żyła z nami. Już też wprowadziła się do pałacu, tam odeszła. Bo tam były dwa owczarki niemieckie, to Marek Siwiec, tak? Marek, no dzięki, ale to była historia taka no, dosyć trudna, dlatego że jak odeszła nasza Saba, która była psem ze wszystkich naszych chyba najbardziej charakternym, to znaczy taka na przykład no, potrafiła terroryzować otoczenie, szczególnie w pałacu. Bo ona siedziała na fotelu, ona miała kłopot, po wypadku była, więc miała kłopot z jedną z łap i siedziała na tym fotelu i prawdopodobnie ze strachu, że coś się może wydarzyć, tak pokazywała takie pełne uzębienie, co rzeczywiście robiło wrażenie mocne na tych osobach wchodzących. No i jak odeszła Saba, to Jola mówi, nie, to już koniec z psami, ja szczególnie tu, skomplikowane, przychodzą ludzie, wychodzą, trudne. Ona wyjechała wtedy, bo Ola studiowała w Florencji przez czas jakiś i wyjechała żona na Oli, a ja wtedy dogadałem się z Markiem Siwcem, że chcę mieć owczarka i to dwa. Najlepiej parę, i dostałem parę dwóch owczarków suczek, no i były w pałacu, no więc z Olą to było jakoś tam ukartowane z córką, no ale Jak to zaprezentować te dwa owczarki? Jak to powiedzieć, więc telefonicznie mówię do żony, mówię, słuchaj, no ale jest taka niespodzianka, że też są dwa owczarki. Ty jesteś nieodpowiedzialny, wariat jesteś, jak można, co my będziemy robić, i tak dalej, i tak dalej. No ale jak przyjechała, zobaczyła te owczarki, takie dwie kuleczki słodkie, no to oczywiście zakochała się w nich natychmiast. No i to był kwiecień bodajże i w grudniu na już witamy nowy rok, to moja żona powiedziała, słuchaj, ale w tym mijającym roku najlepsza twoja decyzja to były te psy. No i psy były bardzo kochane. Niestety jedna z tych sióstr odeszła wcześniej, miała 5 lat, jakaś sepsa się wdała i odeszła nam. A druga wtedy, to dopiero zobaczyłem, jak wrażliwe są psy, wpadła w depresję. No, ta falka wpadła w ciężką depresję. Nie chodziła, leżała, chudła. No w ogóle i weterynarz mówi, słuchajcie, to jest regularna depresja. Kąpana trzeba kąpana i teraz już nie dziewczynkę, a psa. Bo z suszką ona może mieć jakieś tam wątpliwości. No i sprawdziliśmy, Ola znowu znalazła tego małego kleksia.
który w ogóle był bardzo, że tak powiem, arystokratycznej rodziny, w ogóle się nazywał Orion von Waldenstrandbrand. Pięknie. Pięknie, ale ponieważ miał jedno ucho klapnięte, to został nazwany Kleks, nie, bo tak rzeczywiście bardziej Kleksia przypominał i był niesamowity, bo to był też taki łamacz serc i myśmy żartowali, że mając te dwa wilczury, to Falka to była kandydatka do Nagrody Nobla, bo była niezwykle inteligentna. A Kleks to był zdobywca nagród publiczności na wszystkich festiwalach. Performer. Był nie do włącznie z tym właśnie klepniętym uchem, z takim bardzo przyjaznym i luzackim stosunkiem do tego wszystkiego, co się dzieje wokół. Jak braliśmy psy na Mazury, to wszyscy mówili, słuchajcie, uważajcie na te psy Kwaśniewskich, bo to są szkolone psy przez BOR, przez Biuro Ochrony Rządu. To są killery. Zabiją miłością. A ten nasz killer Kleksiu potrafił spać przy drzwiach. Jak chciało się wejść, to trzeba drzwi mocno pchać, ponieważ on spał dalej, razem z Kleksiem. Po czym otwierał jedno oko, patrzył, co się dzieje, przechodziło się nad nim, dalej sobie leżał i tak dalej. Także jego, że tak powiem, instynkt killerski był ujemny, nawet nie zero. Jak zachęcić młodych ludzi do tego, żeby poszli na wybory, żeby naprawdę uwierzyli w to, że mogą o sobie decydować, żeby jakich do tej polityki przywrócić, nas wszystkich? Znaczy, takie najbardziej radykalne stwierdzenie, ale prawdziwe, to jest takie, zainteresuj się polityką, bo polityka i tak zainteresuje się tobą. To prawda. Czyli mówiąc krótko, jeżeli my ustawiamy się w roli takiego czy obserwatora, czy wręcz nie uczestniczącego w polityce, to tak czy inaczej skutki tej polityki będziemy odczuwać. Będziemy odczuwać system podatkowy, jak jest lepszy, to dobrze, a jak gorszy, to źle. Będziemy odczuwać, mając dzieci, jak wygląda polityka edukacyjna, jak wygląda w przypadku samorządów, jakie są drogi, jakie są oczyszczalnie ścieków, czy oddychamy świeżym powietrzem i tak dalej, i tak dalej. Raz jeszcze powiadam, polityka to jest po prostu nasze życie i tego się niejako minąć nie da i lepiej je jakoś kształtować sensownie, z rozumem, aniżeli tak poddawać się temu, co los przyniesie, czy co ta polityka przyniesie. Ale może też trzeba szukać nowych kanałów, nowych możliwości. Akurat ta prawa strona jest jakoś sprawniej dociera przez media społecznościowe. Panie prezydencie, młodym ludziom, dla młodych ludzi jest, przepraszam, że to powiem, ale też człowiekiem z memów przede wszystkim. A oni w ten sposób docierają do różnych informacji i już się nie interesują tym, co pan kiedyś robił, tylko czy panu te memy przeszkadzają? Nie wiem, jak dowcipne, to nie przeszkadzają. Jak takie chamskie, to oczywiście nie lubię, no ale no, memy stały się częścią jakby tego naszego... Media społecznościowego. Naszego otoczenia, co na to poradzić. No ale bym bardzo był zmartwiony, gdyby się okazało, że młodzi ludzie to są tylko memy. Znaczy, bo jeżeli młodzi ludzie chcą kształtować swoje poglądy czy ocenę świata przez memy, no to jest tragedia. No to tak jakbyśmy w moich czasach, że tak powiem, rzeczywistość próbowali budować na podstawie dowcipów. No dowcipy były lepsze, gorsze, ale to nie była jeszcze rzeczywistość. Trzeba było coś przeczytać, trzeba było się czegoś dowiedzieć i tak dalej. To może jeszcze tak humorystycznie, nawiązując do muzyki na koniec, a co pan prezydent dziś sądzi o piosence Top One z wyborów? Zabawna. Olek. Tak, nie, no zabawna i... To mi się akurat wryło w pamięć. No ale Olek, ale powiem zupełnie szczerze, no ja nie sądziłem, że przez to będę prekursorem, że tak powiem, takiego... Za to akurat nie podziękujemy, ale... Nie, natomiast muszę przyznać, że ta Ole Olek w ogóle powstało spontanicznie. Nie ja to zamawiałem, nie ja to wymyśliłem. Oni się pojawili, to bodajże we wrześniu było, nie? W 95 roku na tych prawyborach. Jak mówię, było to sympatyczne i zabawne. Nie przywiązywałem do tego jakiejś nadzwyczajnej wagi, ale już na przykład w wyborach 2000 roku zadbałem o to, żeby Wojciech Gąsowski, Dom Wszystkich Polska. I słowa, świetne tak? Słowa Jana Wołka. Ale tej nikt nie zapamiętał. No, bo były poetyckie, bo były piękne i tak dalej. No, ale to już jest inny problem. Czego pan prezydent słucha? Muzyki? Słucha w ogóle? Słucham, ale ja słucham tak... Znaczy w ogóle, słuchajcie, w sprawie muzyki przestałem się wypowiadać, ponieważ czuję się mało kompetentnie, mając w domu wybitnego muzyka, kompozytora i wokalistę, mając wybitną znawczynię muzyki też. I tekściarkę, córkę i mając świetną znawczynię muzyki, czyli moją żonę.
Ja słucham muzyki trochę jako tło. To mój Kuba mówi, że to jest taka lift music, taka z windy, taka, która mi nie przeszkadza, ale która mi towarzyszy. Natomiast nie jestem ani wielkim znawcą muzyki. Podoba mi się, teraz jak mi pytają, kogo słucham najchętniej, oczywiście najchętniej słucham Kuby Badacha. No, to jest prosta odpowiedź. To jest lojalność. To jest lojalność. Ale też uważam naprawdę, śpiewa świetną muzykę. Nie no, Kuba Badach to jest świetny artysta, to jest fantastyczny muzyk, to w ogóle nie ulega wątpliwości. No. To czego panu prezydentowi życzyć? Tak. Zdrowia. Zdrowia, co najważniejsze, absolutnie. Bardzo ja zawsze mówię, szczególnie dla ludzi w moim wieku, słuchajcie, życzmy sobie zdrowia, z całą resztą powinniśmy sobie dać radę. To prawda. Panie prezydencie, serdecznie dziękujemy za to spotkanie. Ja dziękuję. Dziękujemy. I wam wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dzięki.